Zwolnienie o kwotę 417 000 także przeznacza się na następujące zadanie pod nazwą remont alei w parku Ujnego. I następną kwotę w wysokości 2000 pozostałą po realizacji, czyli po przetargu wykonania projektu i budowy oświetlenia 46 przy wiadzie śmietnikowej przenosi się na zadanie pod nazwą remont alei w parku Ujnego. Proszę Państwa, ja mam poprawkę Pani Katarzyny To znaczy tak, my jako Rada Dzielnicy też chcieliśmy zremontować całość, to co też, tylko że wiadomo, robimy teraz najpierw od innej części, od innej strony, no, ale tak to jak robiliśmy wyceny, to też dla tego odcinka, który ma być, no, który nie jest na naszym terenie. Pani Elżbieta. Rezygnuje się z zadania projektowego pod nazwą wykonania projektu i budowa oświetlenia, która daje przewodnika działkowi o wielkości drugiej do fabryki. Przeznaczyliśmy 17,5 tysiąca na to zadania, to za mało. A tam jest 78 tysięcy. Szacunkowe do realizacji zadania wynosi 78 tysięcy. No właśnie, na dlatego... Tak, tak, tak. Takie jest pismo dziedzina. Proszę Państwa, ja przeczytam poprawkę. W paragrafie pierwszym zamienia się zwolnioną kwotę w wysokości 17,5 tysiąca złotych przeznacza się na następujące zadanie. Remont alei w parku Eliego na, że zamienia się na, zwolnioną kwotę w wysokości 17,5 tysiąca przeznacza się na następujące zadanie. Remont chodnika między blokami Aleja Daszyńskiego 24 i 26 oraz wzdłuż bloku Aleja Daszyńskiego 26. W paragrafie drugim tak samo się zamienia, tylko chodzi o kwotę 2000 zł. Czyli nie będę tego już czytać, bo do kwoty w wysokości z tego remontu alejek zamienia się na wykonanie projektu budowy oświetlenia przy Lubińskiej gminie, to się zamienia na Daszyńskiego 24. Pani Małgosia. No, chcę powiedzieć, jeśli chodzi o te chodniki przy Daszyńskiego, ponieważ one przebiegają wzdłuż Zieleńców, że my bardzo skrupulatnie przygotowujemy taką jakby listę rankingową dotyczącą tych chodników. I trochę to znowu jest też takie niezrozumiałe, bo wcześniej nie została to ulica. Ten chodnik nie został poddany jakiejś opinii, sprawdzeniu. No, mamy pewną listę, no trzymajmy się tego, bo to jest takie troszeczkę nieuczciwe względem nawet pozostałych radnych, którzy zgłaszają i mówimy, teraz nie zrobimy tego w tym roku, bo nie damy rady. Ja bardzo uważam, że powinniśmy jednak się, nie mam nic przeciwko, żeby wyremontować ten chodnik, ale dajmy go na listę i po prostu przeanalizujmy i no porównajmy z innymi. Takie jest moje zdanie. Czy tylko o ten chodnik po szczycie tego budynku 24? To właśnie o ten tam, co załamany, to pani wie. Jak po szczycie, tak? O ten, tam jest już kawałeczek chodnika dosłownie. W takiej samej długości, no, co robiliśmy chyba w tej, teraz, co teraz się robi? Nic, nie, o chodniki. A wzdłuż budynku tam przy 26. Bo właśnie ja nie wiem, czy to jest. Remont chodnika przy 26 i wskazaliśmy ten koszt.
Tym, co się teraz robi, no to był priorytetem. No, tak. Ale to po prostu tak, tak. I ten trzeci, oczywiście się nie zastanawia na mojej terenie, czy by tego nie zrobić, ale nikt tego nie zgłaszał wcześniej. Natomiast tutaj słyszę, że chodzi jeszcze o chodnik wzdłuż bloku. Ja nie wiem, czy to jest, bo to by się nawet sprawdzić stan prawny jeszcze. No, to jest teren gminny. Bo przychodzi dużo tych mieszkańców, wiecie Państwo, i ciągle no każdy chce mieć w swoim otoczeniu wyremontowane. Co teraz powiedzieć tym ludziom, którym jest wiokie 28 i 26? Bo rozumiem, że chodnik wzdłuż 24 chce wyruszyć, tak? Nie, znaczy to pewnie i tak by nie wystarczyło pieniędzy, żeby zrobić ten długi wzdłuż 24, tylko czym co najgorsze stanie taki sam, co robimy teraz. No ten sam to chodzi, ale te panowie gnący od strony ulicy, tak? Ten kawałeczek i wzdłuż 26. Tak, i jeszcze... Ale na nim jeszcze jakaś nie ma. No właśnie, tutaj już może, bo jak zrobię, że ty wchodzi, to ty na tym kolejne prace w innym miejscu. Ja się obawiam, że ta kwota, jak ona przeznaczona
jak najbardziej jest to zasadne, ten skwer, tylko już zrobimy drugi kawałek i znaczy tak, w tym samym jednym kawałku zrobimy drugą część i dalej chyba nie będzie dokończony tak naprawdę, że trzeba będzie chyba kolejne środki, żeby dokończyć w ogóle jeden pierwszy etap. Najpierw pani Elżbieta, później pani Wysoka. Ja jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że to zadanie było zgłoszone w sierpniu, czyli w ubiegłego roku, jak mamy szkołę, która i podczas od tego momentu, żeby się przejść, przespacerować, my jako komisja chodziliśmy i zaczęliśmy z Ikitem i po prostu to oglądaliśmy, też się zastanawialiśmy, co ewentualnie jeszcze, ale tylko to było zgłoszone, więc to pewnie i po prostu to nie jest argument, że bo jest to zadanie priorytetowe. Pani Tomek zgłosi tam, czy na do 7 miesiąca zgłaszać do remonty chodników, prawda? Rozmawialiśmy, czy następnego przyjdą e-mail, żeby to jeszcze tam do remontu dać. No i że nic nie zgłaszała i że tylko tym bardziej. No ale to pani nie zgłaszała, to ja już wolę tego nie komentować, no to trzeba było do 7 roku się przejść, przespacerować. Ja uważam, żeby w tej chwili, żeby pogodzić się jakoś te interesy, to dla porządku wydaje mi się, że byłoby logiczne, żeby jeszcze zrobić ten chodniczek po szczycie malutki, tutaj przy tym bloku pierwszym, czyli 24, czemu nie, jak są pieniądze, ale jeszcze dać na ten skwer, ile go, tym bardziej, że takżeśmy to na komisji przyjęli na wniosek pana Grzegorza i jeszcze tutaj było parę osób, no. I będzie w ten sposób, że tak powiem, równo będą potraktowani wszyscy mieszkańcy tych trzech bloków. Natomiast te chodniki, jeśli są tam, prawda, zniszczone, no to będziemy szukać zadania priorytetowe w tym roku, nie wiem, a to na przyszły rok, czy to już zaplanować na przykład, nie ruszymy. I byłabym skłonna takie rozwiązanie zaproponować. Ja tylko do tego rzeczywiście, panie Januszu, że jest, wszystko nagle się coś dzieje, ale jeżeli jesteśmy w swoich okręgach, nie tylko w okręgach, oglądamy, to czasem coś się zmienia w ciągu 2 miesięcy. Ja jestem świadkiem. No, pani Mario, może nie spadła, ale coś może coś powie. Może skończę. Po prostu taka jest praktyka w tej Radzie, pani Mieczysławie, wszyscy o tym wiemy, wszyscy o tym mówimy, a tutaj udajemy jakieś cuda, jakieś argumenty sobie wyszukujemy, że a może to się stało, a może tamto. Po prostu prawda jest taka, państwo przyjęli taką politykę, bo i tak sobie to przegłosujecie i czar, bo macie większość. I proszę nie opowiadać znowu jakichś argumentów tutaj, wysłuchać się w dyskusji, bo nie ma tu co dyskutować. Zadania się zgłasza, zadania są przez komisję oglądane, dyskutowane przez NIKIT i pan w drugą kadencję pan jest w Radzie Dzielnicy i pan o tym nie wie, opowiada pan, że nagle coś się stało i wsadzamy. Jak się nagle coś stało, to jest spór, to są pieniądze na awarię i się naprawia. Jak panu dziura na przykład nagle wyleciała pod domem. Ja bardzo, bardzo jestem zaskoczony tym, że po prostu pani Maria wie, co myślę, co chciałem powiedzieć. Także to jest niesamowite. Pani kobiety mają generowa, pani. Tak, pani mają. To jest kwestia myślenia, ale działania niestety. Ja nie, ale ty też rządzę. Może i tak, ale ja miałem coś innego do powiedzenia. Proszę państwa, ja miałem o czymś innym powiedzieć, ale oczywiście pani Maria wie lepiej. Chciałem powiedzieć to jedno. Zdarzają się sytuacje bardzo różne. Rozmawiamy również z naszymi mieszkańcami, rozmawiamy z ludźmi. Przychodzą do nas bardzo różnych sprawach i uważają, że powinniśmy to załatwić natychmiast. Mają bardzo... Panie Mario, czy pani zna jednak regulamin, że proszę nie przerywać? Jest taka kultura pomaga. Jest pani już 6. kadencję, chyba i pani nie wie, że nie przerywa się. 10. No. W związku z tym państwo wiedzą, że czasem są naciski na radnego i musi wystąpić się niezależnie od tego, czy uważa, że to jest... Ja wiem, że nie musi, oczywiście, powinien powiedzieć, nie zrobię tego. Mnie się zdarzają sytuacje, kiedy do mnie przychodzi mieszkaniec i mówi do mnie, proszę pana, mój syn stracił pracę, pan może pomóc, tylko pan niech pomoże. Ja mu tłumaczę, że nie mogę pomóc, ale będę, jeżeli usłyszę, będę się starał. W związku z tym uważam, że radny, który odpowiada swoim mieszkańcom, nie będę się starał, nie spróbuję, to nie jest dobry radny.
i mówienie mi o tak zwanym interesie społecznym, najwyższym regulaminach, panie Mario, jest nie w porządku. Bo akurat są takie, od tego jest radny, żeby występować w imieniu swoich mieszkańców. Chociaż czasem wie, że to jest trudne, wbrew logice i przeszłości. Czasem tak bywa, ale od tego jest radny. Radny nie jest od rozstrzygania, czy ktoś ma rację z jego mieszkańców. On go o to prosi. On mówi tak, pokazuje, drugi pokazuje co innego. W związku z tym, bez czytania myśli. Chcesz coś powiedzieć? Ja chciałam adwokatem do pana Mieczysława, ale radny zna procedury i jest od tego, jak się spotka z mieszkańcem, to nie mówi mu, ja będę forsował państwa sprawę, tylko mu mówi, jakie są procedury, że oczywiście on to zgłosi, będzie to rozpatrzone przez właściwą komisję i sesja podejmie decyzję, prawda? Wszyscy radni. I to jest uczciwe postawienie sprawy w relacji między radnym a mieszkańcem, a nie obiecywali mieszkańcom, że ja tutaj sobie wstawię wasze zadanie, bo mam taką możliwość, bo mamy większość w Radzie i my sobie to przegłosujemy. No więc proszę, proszę też myśleć, co pan mówi. Ja pani Śpiewa, gminna przewodnicząca komisji. Już mówię, o co mi chodzi, bo na komisji dyskutowaliśmy nad dwoma zadaniami. Ja jakby się upierałem przy tym jednym zadaniu. Jedno zadanie zgłoszone zostało w Wargialiego, a drugie zadanie właśnie Aleja Daszyńskiego 24. Także nie wiem dlaczego, może tam w tym protokole, w którymś z ostatniej komisji infrastruktury byśmy sobie po prostu wyjaśnili tą sytuację i przeczytali. I będziemy wiedzieć, że rozmawialiśmy o dwóch zadaniach. Ja się upierałem, że o przykład Aleniego. Do momentu, kiedy się zorientowałem telefonicznie, że no, praktycznie tam ten plac w zasadzie został sprzedany i właściciel prywatny jest tego placu. Po drugie, no, jest to w jakiś sposób, można powiedzieć, taka afera z tego się może zrobić mała. Ale z kolei z drugiej strony pani, która jest przedstawicielem firmy Skaska, która wyzwaniała tutaj i do rady, i nie do rady, i do mnie zaczęła wyzwaniać, że oni jako firma bardzo duża chcą lokalnie przyczynić się do jakiejś odnowy tam z jakiejś okolicy. Zawsze można właśnie wskazać ten las, ten jego i te 40,5 tysiąca, które jest w tym roku wydane, może się okazać, że to też zostało wydane niepotrzebnie być może, no nie? Więc ja uważam, że akurat jeżeli jest jakaś jeszcze inna propozycja na zamianę tej kwoty 19, że jak je wydatkować, to zastanówmy się. Znaczy tak, Kasia Bondyr, ona zmienia poprawkę, po prostu zrobi prawdopodobnie, napisze tak, jak pani Elżbieta wskazała. Pan Jarosław. Będziemy byli tutaj, bo tam jeszcze mówię, że to tam jest plac budowy i tak dalej. To w ogóle ten teren nie obejmuje tego terenu poczeru. To jest zupełnie w innym miejscu, w którym tam montujemy na Spedzeliego. Po drugie, to liczenie tam, że tam w Skanskach kiedyś gdzieś sobie zrobić, nie wiadomo w ogóle, za ile uzyskają tą gruzetkę, za ile to będą budować, może za rok, może za pięć, ale panie powiedzieć. Ja myślę, że uzyskają bardzo szybko. No nie. Bardzo dużo pieniędzy wydali na tą inwestycję. I tylko, że pani Elżbieto, a nie orientuje się pani, na ile właśnie zostało wyczynione mniej więcej właśnie ten fragment do ulicy Tarkowskiej, bo to zobaczyłam. Mamy to w ogóle nierozeznane, ale bez kwot podejmiemy uchwałę, bo tak jest pan. Po prostu no, działamy super. Ale nie, ja jeszcze się nie zgodzę, bo była komisja na Alei Daszyńskiego 26-28 i z tego co pani Durek nawet mi mówiła, że podobno ta komisja tamtędy też przechodziła. Ale oczywiście ale teraz pani Durek, będąc tam, potrafi oszacować, ile to będzie kosztować. Wypowiedziała się, może nie oficjalnie, bo nie pisemnie, ale się to powiedziała. Ta sama kwota, jaka jest teraz robiona, bo to dokładnie taki sam.
Panie Elżbieto, to jakie opłatę wpisać na ten chodnik? Ani nie ma go 4 złożyć. Ja myślę, że 2000 euro nie ma wpisać. Natomiast jak wygląda sprawa, zadania, remont alejek w parku Eliego.
myślmy 12,5 tysiąca oraz remont chodnika w Poszczycie bloku Krzery Jaszyńskiego 24, myślmy 5 tysięcy złotych. Tak, bo to jest tak, że... Strony to są te szanski Pani Maria, pani powiedziała, że ma większość jakoś. Widzi pani. Ja wiem i pan wie, więc proszę nie zaczynać w inny sposób. Wszyscy tu wszystko wiemy. Poczekaj. Bo to świadczy troszeczkę o inteligencji. 16 lata jest już tam. Proszę, proszę, ci się przechodzimy do głosowania. Nie jestem ceniona już tak mniej więcej. No to tak wszystkie zadania mniej więcej, pani Małgosiu, mówmy i w ogóle chodźmy do domu. Jak brak nie kawał, to w takim razie? No dobrze, ja wiem, że mam zadania, co z panem grożę na żadnym odnikacji strony. Po to jest komisja, żeby właśnie rozeznała problem, ustaliła i przedstawiła problem na... Głosujemy teraz nad poprawką. Proszę państwa, głosujemy nad poprawką. Kto z państwa jest za? Nie ma pan większości. 11, 12. No widzisz pan. Kto jest przeciw? 5. Kto się wstrzymał? Proszę, nie. Mam pięć. Jak pan nie ma większości? Nie, to... Poprawka przeszła. Proszę państwa, czy ja to są jakby nie prorobo się pan tak wystawił teraz. No, dobrze, głosujemy nad całym projektem uchwały po zmianach. Kto z państwa jest za? Raz. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. Kto jest przeciw? Raz, 2, 3, 4, 5. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3.